Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu weddingu. Powiem wam tak, mój humor dzisiaj wynosi minus 100. Totalnie dzisiaj jest... Nie pamiętam, kiedy tak się czułam dzisiaj. A teraz wam powiem dlaczego. Wczoraj wieczorem, montując wam tego pięknego vloga z kilku poprzednich dni, stwierdziła sobie Agnieszka, że zrobi porządek na komputerze. Wiecie, mam nowy laptop, MacBook, nie chcę go sobie zaśmiecać, więc to co pobieram, a już jest niepotrzebne, to sobie wyrzucam, wiecie. No i tak sobie dodam jeszcze, że ja jeszcze nie opanowałam tego laptopa tak w 100%, tak samo jak myślę, że nie opanowałam iPhone'ów, który chyba posiadam ten telefon od 10 lat, jak nie więcej, to też myślę, że nawet nie muszę powiedzieć, że myślę, bo wiem to. Dzisiaj oglądałam nawet, rolowałam sobie TikToka i obserwuję takiego faceta, który pokazał mi dzisiaj takie nowe funkcje na telefonie, że ja mówię... Dobra, wracając do historii z przedwczorajszego wieczoru. No i wiecie, robię ten porządek. Wykasowałam sobie pobrane. Jeszcze jest taki jeden, ten kto ogarnia iPhony i MacBooki, cały ten system, to wie, że jeszcze jest taki folder ostatnie, coś takiego. Wyczyściłam kosz, puf, opróżni. I coś mi tak przyszło do głowy. A kliknę sobie. Weszłam, mam taki folder na pulpicie zrobione, przygotowania do ślubu. Filmik do ślubu. I z moją firmą faktury. Patrzę, o, faktury są, nie wykasowały się. Wchodzę na przygotowania do ślubu, czyli takie, nagrywałam wam urywki z przed pierwszej naszej, podczas naszej pierwszej umowy podpisywania tam z każdym, wiecie, współ naszym pracownikiem, z jakim kontrahentem, wybranie sukni ślubną, wszystko, nie? Są. Wchodzę na folder, filmik na ślub. Nie ma nic. No więc wiecie, ciśnienie 200 na 200. Moja praca z 3 miesięcy właśnie się usunęła. Dobra, wracam do kosza. Przywróć kosz. Nic, nic. Nie musicie wiedzieć, co się ze mną działo. Nie muszę nawet, znaczy nie musicie. Nie chcecie wiedzieć, co się ze mną wczoraj działo. Nigdy w takim stanie myślę, że mnie nie widzieliście i ja myślę, że długo siebie nie widziałam w takim stanie. Byłam tak wkurwiona. Tak byłam zła na siebie. Bo zachciało mi się sprzątać na komputerze. Wiecie, od razu Wojtek zaczął odpalać jakieś programy, ściągać jakieś programy od odzyskiwania materiałów. Nie, nie. Jeszcze zasięgnęliśmy rad takich fachowych. Nie. Filmów, które skasowałam, w jaki sposób ja to zrobiłam, nie da się odzyskać. Powiem wam, że popłakałam się wczoraj i poszłam spać. I mówię, dobra, ja się muszę od tego odciąć, bo po prostu moje ciśnienie wczoraj to było takie, że... Wstałam rano i jak zobaczyłam, a jeszcze wczoraj wieczorem widziałam taki mam zeszyt, gdzie tam wszystkie tam notuję sobie jakieś, nie wiem, plan ramowy tego filmu, takie różne rzeczy związane z weselem, przygotowania, cóż mam odhaczone, takie różne rzeczy. I tam sobie wczoraj usiadłam jeszcze i spisałam jeszcze raz ten plan ramowy, co ja muszę dokładnie, dopóki pamiętam, co tam było, co ja muszę odtworzyć, czyli ponagrywać jeszcze raz. I jak rano weszłam do tego pokoju, zobaczyłam to, to się popłakałam znowu. Mówię, ja nie mam siły. Ja po prostu nie mam, słuchajcie, siły na to, bo ja już nie odtworzę tego. Nie odtworzę tego czasu, kiedy to nagrywaliśmy. Nie odtworzę naszych pierwszych takich reakcji. Tosi reakcji Min i jej cofnięcia się 3 miesiące do tyłu. Nie odtworzę tego. Po prostu nie odtworzę. Pogody nie odtworzę. Wiesz, o co chodzi. Ja teraz mówię o tym filmiku, który pary młode przygotowują w podziękowaniu dla rodziców, dla chrzestnych, dla dziadków, czy ta, dla gości. Różne są to filmiki. Ja naprawdę o ten filmik walczyłam długo, bo przez nasze chaotyczne życie, przez to, że my nie mamy na nic czasu, naprawdę
Ja próbowałam Wojtka wielokrotnie zmobilizować. Wojtek, dzisiaj nagrywamy. I to takie moje Wojtek nagrywamy czasem trwa tydzień proszenia się. Wojtek, dobra, odłóżmy na chwilę tą jedną rzecz. Musimy zrobić to, bo czas nas goni. I wiecie, powymyślałam takie fajne sytuacje. No po prostu tego nie ma. I wiem, że wam się może to wydać, o matko, jak przeżywa, wiecie, no po prostu nagra nowe. Oczywiście, no po prostu weźmiemy aparat i nagramy, będzie to inne niż było. Będzie jakie będzie. Natomiast... Natomiast po prostu... Najbardziej żal mi z tego czasu poświęconego, bo niekiedyś musieliśmy coś poświęcić, żeby właśnie skupić się na tej danej rzeczy. I tego nie ma. I nie robiłam żadnych kopii, słuchajcie. Nie, już... No nie, to jest... Ja już sprawdziłam wszystkie możliwości, czy mogę to uratować. Sprawdziłam, co dalej mogę z tym zrobić. Uwierzcie mi, nie piszcie mi żadnych rad ani nic, bo... Bo nie, po prostu nie. I to jest moja wina, to jest moja głupota, moja, nie wiem, nadgorliwość, moje sprzątanie, nawet w komputerze, słuchajcie. Lubię po prostu mieć porządek wszędzie, tak nawet tam. No to teraz mam. Więc nie musicie wiedzieć, zresztą po mnie chyba widać, jaki ja mam fenomenalny nastrój. Jaka jestem po prostu zachwycona i pełna energii. Dobrze, że dzisiaj nie ma live'a, dobrze, że dzisiaj jest wtorek, a nie środa. Bo nie wiem, musiałabym się, nie wiem co zrobić, żeby się nastawić na tego live'a i żeby ta sprzedaż poszła dobrze, bo sami też dobrze wiecie, ci co nas oglądają na live'ie, że jak jest dobra energia, jest fajnie, wesoło, to zawsze fajnie też sprzedaż idzie, mi się też to fajnie prezentuje, wam się to fajnie kupuje. I wiecie co, przez chwilę dzisiaj mówię do Wojtka, nie robimy tego filmu na to wesela. Nie robimy, bo nie tworzymy tego wszystkiego. Nie będę tego robiła na byle jak, ani na po prostu na kolanie. A jeszcze w piątek wydarza się pewna rzecz, która zmienia mój wizerunek. I do piątku byśmy musieli, albo musimy, bo jeszcze nie podjęłam decyzji co do z tym filmem, nagrać cały materiał z 3 miesięcy. Nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, słuchajcie. Wygadałam się wam, ale wcale mi nie jest lepiej. I tak jak powiedziałam, nie wiem co zrobię z tym filmem, bardzo chciałam go nagrać. Ale dzisiaj chyba tej decyzji jeszcze nie podejmę. Zobaczymy. Albo on będzie, albo nie. Albo, no bo wiecie, teraz mamy, dzisiaj jest wtorek, dzisiaj w ogóle nic nie nagram z tego, bo w ogóle nie mam siły, nie mam nastroju, ale nie sądzę, żeby dzisiaj powstał chociaż minutowy filmik na ten film. Więc mamy środę, czwartek i połowę piątku. Czy mając live'a, pakowanie, dziecko, jeszcze tam dzisiaj mamy wizytę, a dzisiaj to nie, dzisiaj już nie nagrywam. Dzisiaj nie, ale jutro my, no. O kurier. Przyszła moja paczka, pewnie z fajnymi rzeczami, na wakacje, na wesele, nawet nie chcę mi się tego otwierać, rzuciłam gdzieś, nieważne. I teraz tak, czy ja, to że jeszcze muszę praktycznie, jutro mam tego live'a, czyli o 16 w ogóle znikamy, wracamy bardzo późno, w czwartek do 15 jesteśmy w firmie, bo pakujemy rzeczy, przychodzą też paczki, rozpakowujemy na kolejny, na piątek, bo mamy w piątek kolejnego live'a, a mamy w piątek, no właśnie, nie mam nawet pół piątku, bo w piątek już jest live, pakowania. Czy ja jestem w stanie nagrać, nadrobić te filmiki, odrobić te filmiki? Nie, pewnie nie. Nie jestem. Więc albo wymyślę nowy koncept na ten film, albo po prostu go nie będzie. Nawet Wojtek dzwoni, nawet nie chce mi się... Słuchajcie, z nikim nie chce mi się rozmawiać. Po prostu muszę usiąść, zastanowić się, czy jakby... warto z tym wszystkim, z tym poświęceniem i tak dalej i z tym, nie wiem, czy urwanie sobie nocy, czy nie wiem teraz, jak mam wykrzesać i wydłużyć tą dobę, jest po prostu to wszystko warte tego filmu. Nie wiem.
I dzisiaj Wojtek mówi, dobra, ja tam mam parę rzeczy do załatwienia na mieście. Ja mówię, a Wojtek z tobą nie jada. Nie mam w ogóle ochoty, jak chcesz, to ja cię zostaję w domu. Więc wyglądam, jak wyglądam. Może, nie wiem, może coś zrobię, żeby poprawić sobie humor. Może sobie zrobię maseczkę zaraz, chociażby piję sobie drugą kawę. Może wezmę zaraz zeszyt, zacznę myśleć nad nowym konceptem. Nie mam pojęcia. Nic nie wiem, słuchajcie, kompletnie nic. I powiem wam tak. Z takim humorem jeszcze wam nigdy w życiu vloga nie nagrałam. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby... Nie no, ponagrywam, bo jak już zaczęłam, to będę nagrywała, wiadomo. Też nie stała się nie wiadomo jaka tragedia, żebym teraz nie nagrywała i w ogóle. Natomiast... muszę się po prostu zebrać w kupie i zrozumieć, że już tych filmów nie ma, nie będzie. Zapomnieć w ogóle, jakie one były zajebiste. I stworzyć nowy plan ramowy, nowy koncept. I może to pociągnę, a może nie pociągnę. Okaże się. Na razie dopijam kawę i chyba sobie nałożę maseczkę. Odebraliśmy właśnie Tosię. Jedzie z tyłu, słychać. Opowiada, jak było w żłobku chyba. Aha! A byliście na spacerku dzisiaj, Tosiu? Byłaś z dziećmi na spacerku? Aha! Aż tak daleko. A ciasteczko dobre? I chcieliśmy jechać z Tosią na spacer, bo tu niedaleko przypomnieliśmy sobie z Wojtkiem, że pomiędzy takimi domkami, jak przejeżdżamy czasami skrótem do Lidla, to widzimy taki na górce plac zabaw i wydaje mi się, że on jest taki dla małych dzieci, natomiast są takie korki u nas tutaj na tej ulicy, a myślę, że te korki jeszcze idą dalej, bo robią też drogę tu, a też widzę, że idzie deszcz. Więc nie wiem, czy zdążymy. Ale... Co, kochanie? Ale próbujemy, co? Tak, próbujemy, dojedziemy. Moi drodzy, parę vlogów temu Aga się nabijała z moich zdjęć, żeby mnie nie rozpoznała. Ja się nie, że ja się nabijałam, ale dla mnie... Nie, nie tłumacz się. Nie wiem, czy czy wyostrzyło się, czy nie, więc jeszcze raz dam, przybliżę. Tak, to ja. To był rok 2008 rok. Po pierwsze, Aga, wyglądasz tutaj... Ile miałaś tu lat? No 2008, no to policz sobie. Nie jestem dobry z matematyki. No 20. Aha, no tak, bo ty jesteś 88, no to tak, 20. To moja droga, wyglądasz tutaj na 40. No tak, muszę to ci powiedzieć. W ogóle nie jesteś podobna do siebie. W ogóle. No bo miałam takie inne okulary prostokątne, miałam taką fryzurę na Rianę, tu już była pewnie... No co, czym ty mówisz tutaj? Jakąś opaskę jeszcze miałam z jakiegoś koncertu chyba, czy co to jest? Więc moja droga, ty mnie tutaj się ze mnie nie śmiej, bo ja mam już... W klinice mojej cioci, jak pamiętam, jak właśnie zleciałam do Polski po właśnie moim rocznym pobycie w Belfaście, to zrobiłam sobie takie właśnie wakacje objazdowe z tymi ludźmi, za którymi bardzo, bardzo tęskniłam. Spędzałam z nimi naprawdę sporo czasu i między innymi to jest moja ciocia, siostra mojej mamy, którą ogromnie kocham właśnie i bardzo lubię do niej jeździć. Do dzisiaj jeździmy, teraz już w trójkę jeździmy, a tak to jeździła naprawdę do niej na wszystkie ferie, wakacje i święta z rodziną i tak dalej. Potem sama jako już taka nastoletnia dziewczyna bardzo lubiłam, no. No to mamy jeden, Wojtek. Nie wiem, czy coś na ciebie znajdę. Więc się ty ze mnie nie śmiej, bo mam... Ale ja się nie śmiałam z ciebie. Mam parę kompromitujących zdjęć też. Wojtek, ja się z ciebie nie śmiałam, tylko dla mnie jest niepojęte, jak można być od siebie tak różnym. No właśnie, można.
Właśnie można, pokazałem ci jak można. Ale ja tutaj po prostu, wiesz, inna fryzura, inny kolor włosów, inne okulary, a ty tam wyglądałeś, rysy twarzy twoje były totalnie inne niż ty. Bo jestem kameleonem. No, bardzo możliwe. Dzień dobry, kochani, w środę. Wczoraj vloga nie było, dlatego że wczoraj totalnie odebraliśmy to, znaczy poszliśmy sobie z Tosią na spacer i przyjechaliśmy do domu i zajęliśmy się po prostu sobą. Totalnie wszystko odłożyliśmy na bok. Nawet mieliśmy zamawiać takie prezenty jeszcze dla rodziców. Natomiast stwierdziliśmy, że nie, zostawiamy to, nie mamy nastrojów, mamy ochotę spędzić czas ze sobą, jesteśmy troszeczkę zmęczeni, a troszeczkę stęsknieni za sobą, w ciszy, bez nikogo. Bawiliśmy się z Tośką wczoraj do późna, wariowaliśmy. I słuchajcie, po tych wszystkich, po całym dniu wrażeń i różnych emocji, tutaj wygłupów z Tośką, Tosia padła, było po 7, kiedy już zaczynała ciągnąć mnie za rękę do łóżeczka. Ja ją szybko przebrałam w piżamkę, dostała, robię ten miętę z melisę z miętą na pół, dostała to do wypicia, zasnęła. Ja przy niej leżałam przy łóżeczku, słuchajcie, również na łóżku zasnęłam, bo tak mnie tylko przykrył kocem, z tego co dobrze pamiętam. Potem się przebudziłam, to on już leżał obok mnie, to ja tylko po prostu ściągnęłam ubranie i założyłam piżamę i dalej poszliśmy spać. I obudziłam się dzisiaj o 6:30, Tośka wstała i zaczynamy dzień. Z inną energią, słuchajcie, natomiast deszcz padał u nas w Krakowie, więc aura dzisiaj nie sprzyja. Czekajcie, muszę sobie tutaj stworzyć, wiecie, jak zwykle moją ekstra półkę z perfum. I co? Dlatego jeszcze miałam taką myśl przez chwilę, że położę się z nią przez chwilę, zamknę oczy, bo myślę, że tam ćmiła głowa i wstanę. Ale wiecie jak to jest, rozespałam się i mówię, dobra, idę spać. Wybaczcie mi, że nie ma tego vlogu weddinga. Dzisiaj po prostu zrobimy z dwóch dni. Dzisiaj mamy już, jak powiedziałam, środę. Tosia już jest w żłobku, Wojtek pojechał ją zawieźć, ja miałam ją zawieźć, słuchajcie. Ale ubrałam się tak zwykło, w dres, mówię, dobra, jedziemy do firmy pakować te rzeczy i tak na luzie, to nie będę się stroiła nic. I nagle patrzymy w kalendarz, a my dzisiaj, słuchajcie, zapomnieliśmy. Ale mamy dzisiaj jazdę próbną w salonie Lexusa. Dlatego, że wynajęliśmy sobie Lexusa na nasz ślub i spodobał nam się ten samochód. Dostaliśmy możliwość przejechania się próbną jazdę, możliwość się przejechania najnowszym Lexusem w salonie w Krakowie i jedziemy wypożyczyć sobie tego Lexusa, pojeździć trochę, zobaczyć przed ślubem jak to się jeździ, tlilu. I wiecie, a nuż, może się zmieni auto, nie wiadomo. Natomiast dlatego mówię, dobra, przebieram się, no bo muszę jakoś inaczej niż w dresie pojechać do tego salonu. Tu mi wychodzi trochę ramionczko, ale będę mieć na to kurtkę, więc mam z tego nie będzie widać. Założyłam, słuchajcie, swoją sukienkę. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Ale ja ją nosiłam. Pamiętacie, jak tutaj była Tosia? Tak. Była Tosia, ale już jej nie ma i już jest na zewnątrz. Ale dawno, dawno bardzo nie nosiłam tej sukienki. No i mówię, dobra, to sobie ją założę, przydzieję, żeby nie było tutaj. Brzuszka tutaj nie ma, więc jest dobrze, bo ta sukienka, pomimo że tutaj, słuchajcie, ma marszczenia, to przykuwa uwagę. I jak jest tutaj brzuszek, na przykład ja próbowałam ją założyć rok temu w wakacje, natomiast no wyglądałam jakbym była znowu w ciąży, naprawdę. Bo miałam ten brzuszek jeszcze taki no troszeczkę po tej ciąży i w ogóle i no nie wyglądało to zbytnio dobrze, przykuwało to bardzo uwagę. Jak był brzuszek ciążowy, to naprawdę ślicznie wyglądało. Mówię, dobra, schudnę to będę nosiła, no i myślę, że dzisiaj mogę spokojnie ją założyć, a to będzie kurtka jeansowa. I wczoraj zrobiłam sobie lok, nie wiem czy widzieliście, na poprawę humoru. Robiłam sobie jakieś tam maseczki, coś tam, mówię, dobra, pokręcę sobie włosy, no ale dzisiaj mówię, zepnę je chyba, więc je sobie tylko dokręciłam. To jest, słuchajcie, pytaliście mnie o tą lokówkę, czym ja kręcę włosy. Ja kręcę taką lokówką, to jest lokówka z Babyliss. Zamówiłam sobie ją na Allegro za 130 zł chyba. Jest rewelacyjna, ja sobie kręcę całą nią włosy i powiem wam tak.
To jest w ogóle chyba hit naszego mojego panieńskiego, bo na naszym wyjeździe, jak byliśmy z dziewczynami, byłyśmy z dziewczynami, to dwie dziewczyny chyba miały, czy jedna to dziewczyna miała tą lokówkę przy sobie, a druga opowiadała, o ja mam taką w domu, jest super. No i na przykład Iga moja, ta z programu, z piątej edycji ślubu, ona sobie często robi to i ma takie piękne te włosy. Wie, Iga, czym ty to robisz? O, taką lokówką. I słuchajcie, wszystkie prawie po tym panieńskim zamówiłyśmy sobie te lokówki. Teraz tylko sobie wysyłamy zdjęcia, że kręcimy, każda dostała te lokówki, więc to jest naprawdę hit naszego wyjazdu. Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że mam, bo ja szukałam takiej fajnej lokówki. Myślałam nawet na taką karbowicą do włosów, ale ona jest, robi takie malutkie te i nie do końca mówię, to zawsze będzie ładnie wyglądało. A taka karbownica, zobaczcie, jak fajnie kręci włosy. Naprawdę jest spoko. I jeszcze jest jeden hit wyjazdu, zaraz wam powiem. To jest taka maska, masełko do... To jest taka maska, masełko do ust. To jest w ogóle hit. Bardzo tego jest dużo w internecie. Nam to pokazała dziewczyna, która właśnie robiła nam pokaz makijażu i mnie malowała na panieński. Super jest, słuchajcie, to masełko. Niech to sfokusuje. Są różne kolory tego. My mamy berry, maska. Ona jest niby na noc. Jak sobie nałożysz na noc taką dużą warstwę dla kogoś, kto ma suche usta albo pękające usta, to rano budzisz się po prostu z ustami jak nie wiem kto, ale jest genialna. I ja sobie ją smaruję w ciągu dnia, słuchajcie. Jak ona sobie to gdzieś tam leży z kosmetykami, jak się maluje, to codziennie rano sobie pomaluję, potem w ciągu dnia sobie przypomnę i na noc też. Ja nie mam problemu z suchymi ustami ani nic takiego, bo ja mam w ogóle manię na punkcie nawilżenia ust. Pomadką jakąś ochronną, jakimś błyszczykiem, ale coś, żeby mi się cały czas nawilżały te usta. Od dziecka tak mam, nie wiem czemu. Po prostu takie mam nawyki, nerwica natręc. Ale polecam, słuchajcie. Ona do tanich nie należy, natomiast myślę, że warto, bo słuchajcie, no ja już ją mam od panieńskiego i zobaczcie, ile zużyłam. A słoiczek jest dosyć pokaźny. 20 gram. No i tak, idziemy teraz jeszcze szybko do firmy przed Lexusem. Tam jeszcze musimy kliknąć, załatwić parę rzeczy i prosto jedziemy do Lexusa, a tam zabieramy was ze sobą, więc zapraszam. My w salonie Toyota i Lexusa jedziemy. Moi drodzy, aż żałuję, że jedziemy tylko na próbną jazdę, bo ja już bym najlepiej to chciał wyjechać z takim Lexusem. Chociaż wiem dobrze, że dopiero co wzięliśmy sobie Toyotkę, bo niecał, no ponad rok. Dzień dobry. Możemy pomóc. Dzień dobry. Witam. Jesteśmy umówieni na jazdę testową. Z panem Krzysztofem. Krzysztofem. Tak. Dobrze, zapraszam na poczekanie. Dobrze. Dzień dobry. Jest nasz RX. Wyjeżdżamy dzisiaj, co? Chciałbym, nawet naprawdę mi się podoba ten kolor. Czekamy na naszego doradcę. Oni jeszcze nie są naszymi opiekunami, bo nie mamy tutaj samochodu. Ale jak dobrze wiecie, na pewno ci, co się interesują motoryzacją, Toyota i Lexus to jest jedna grupa, tylko wiadomo, to są inne już półki cenowe oraz no, to jest już ekskluzyw. Dlatego... Przepraszam Wojtek, bo tak mnie ściąga ten kolor, który tam jest, że wybacz, ale tamten? Usunę ja twoją już... twarz. Ale ja już widziałem inny kolor fajny. Tak, też jest jeszcze. Ale co chciałem powiedzieć... Też mi się rzucił w oko. Dlatego jak szukaliśmy jakiegoś ładnego samochodu na ślub, uznaliśmy, że wypożyczymy sobie Lexusa. No i przy okazji, jak zobaczyliśmy, że też mamy salon Lexusa prawie koło domu, to uznaliśmy, że przed tym ślubem zrobimy sobie może próbną jazdę. Zobaczcie, tam jest jeszcze piękniejszy kolor. Taki różowe złoto, no typowy chyba kolor dla kobiety, przepiękny. Dlaczego dla kobiety? Mi się też to podoba. Nie no, nie, ja nie chcę was wykluczyć, bo on też jest dla mężczyzn, ale wiecie, no jednak kobieta kocha takie gold rose, nie?
No, powiem wam, że te wszystkie auta są po prostu na wypasie, ale ten ale... niebieski to po prostu zobacz. Nie, ten biały jednak. I... Tak, bo my w sumie chyba biały pożyczamy, nie? No, ja dobrze. Ja nawet zapomniałam o tym. Wiecie, już jest tyle rzeczy, tyle pierdół się mniejszych, większych na wesele załatwiało, że nie pamiętam szczegółów koloru auta. To jest tylko jazda testowa, a ja się cieszę, jakbym, nie wiem, miał z nim wyjechać. Tak. W ogóle, jak mi się podobają te nowe już grille samochodu. One są już całkowicie inny design. Ale ten TRX jednak to chyba wygrywa. No, ale to jest ten sam, tylko tu masz przód, a to jest tył. A, to też jest faktycznie. Tak, to jest ten sam. Kobiece oko, nie zwróciłam uwagi. Nie jest pan. O, jest pan Krzysztof. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Krzysztof Bizon, bardzo miło. Wojtek Janik. Wy z Państwem mają ze sobą, tak? Tak, dokładnie. Nie będzie panu przeszkadzała kamerka? Nie. Nie, ja już pytałam wcześniej o zgody, dostałam, więc... Wszystko więc będziemy chyba jeździli po tym samochodem. Tak. 450 plug-in z samą ładującą, która da z możliwością samoładowania z gniazdka, więc taki sam model będziemy mieć na testowanie dla Państwa. To troszkę w innym kolorze, w innej konfiguracji kolorystycznej, ale dokładnie to będzie ten samochód. Więc może przejdźmy teraz do formalności. A w pierwszej kolejności może coś do picia dla Państwa? Wodę. To woda. Jestem. To koleżanka za chwilę poda wodę. Zapraszam Państwa w takim razie do mojego. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up. Pana za kierownicę, panią zapraszam do tyłu. No niestety, ja idę do tyłu. I zapraszam serdecznie. Dziękuję. Opa. Zobacz, jak to jest, Aga, że zawsze to ja zaczynam jazdy testowe. Bardzo mi się to podoba. W pierwszej kolejności prosiłbym Państwa o zapięcie pasów. Bezpieczeństwo dla nas przede wszystkim. Parę słów na temat samochodu. RX plug-in 450H plus oznaczenie, czyli jest to hybryda z możliwością ładowania z gniazdka. Zasięg na takiej baterii to jest w okolicach 60 km. Wszystko też jest zależne od stylu jazdy, od odzysku energii, no i od wielu czynników. Tak naprawdę nie kierowca będzie miał wpływ na to, jak ta bateria na długo nam wystarczy. Wersja o Motonashi, wszystko do pełna, co może być oprócz panoramicznego dachu. W tej wersji kamery 360. W tej wersji, bo ogólnie można. Można domówić jak najbardziej panoramiczny dach. Wtedy jest taka blenda, przysłaniamy, możemy ją całkiem otworzyć na obydwa rzędy siedzeń. Ta wersja Motonashi też jest to najwyższa wersja wyposażenia. Z tego względu, że mamy tutaj wszystko. Słonimową, taką kartę stylową, mamy najbardziej na tej skóry. Head-up display, cyfrowe lusterko wsteczne, które zaraz zobaczymy jak działa. Kamery 360, sam parkuje, wszystkie aspekty. No będziemy czuwali na tylu, no, może nie my, ale samochód będzie czuwał, żeby pan nie zasnął. Mamy też czujnik zmęczenia kierowcy i koncentracji kierowcy też jest, więc za chwilkę panu pokażę, jak to będzie działało. Fajne, bezpieczne, rodzinne, duże auto. Co tu dużo mówić? No, możemy przystąpić powoli do... Dużo masz miejsca z tyłu? Bardzo. Tak, przy takich moich ustawieniach i wzroście 180 ponad jest dość wygodnie. Asysta. Zaczynamy. Zaczynamy. Hamulec zaciskamy prawą nogą, dokładnie power, samochód jest zapalony, jak sobie obrócimy kierownicę, o dokładnie, żeby widzieli zegary. Napis ready oznacza, że samochód jest odpalony i gotowy do jazdy. Życzę sobie Państwa jakąś stację radiową, ewentualnie ulubioną piosenkę. Aga, wybieraj. Mi to obojętne jest. To wrzucimy sobie coś tutaj za chwilkę, zobaczymy. Co będziemy mieli z takich bardziej, a coś bardziej kojącego może. No jest wysoki, jest inny. A ja tu... Head-up display.
Dobra, widzisz Agato? O mamo! Cyfrowe lusterko może pan mieć w formie takiej cyfrowej kamery, w formie standardowej, czyli ustawiamy sobie lusterko i wtedy mamy wszystko. Możemy regulować tak samo góra, dół, tą kamerę, jeżeli nie widzimy za dużo. Jeżeli szyba z tyłu się ubrudzi, bo to taka piąta kamera w tym samochodzie, to też nie jest korzystane z kamer 360, tylko dodatkowa kamera jest u samej góry. I ona też jest bardzo fajna, bo nie oślepia nas samochód z tyłu, no na pewno. Więc to na przez, pewno. Przez widzę, że tu się też wyświetla na szybie prędkościomierz. Dokładnie, znaki, prędkościomierz. Znaki. Jeżeli włączymy nawigację, to też z automatu będzie nas kierowała dalej, już z strzałkami tam na head-upie. Możemy się połączyć właśnie bezprzewodowo, jeżeli mamy tutaj właśnie system iOS. Wrzucamy sobie mapy, gogle, przykładowo ciach. Mamy już mapy Google wrzucone z natężeniem ruchu. Wszystko tak, jakbyśmy mieli w czasie rzeczywistym. Co jeszcze ważne, wysiadanie. No nie ma tu standardowej takiej klamki jak w każdym samochodzie. Naciskamy kciukiem i pchamy. Okej, okay, no tak właśnie myślałem, że to jest to. Teraz ja. Siadam. Bo tak mówisz, że się zakochał. Zobaczymy teraz, czy ja się zakocham. To muszę poustawiać wszystko, co trzeba. Na waszą ładowarkę, akurat rozruchową, tutaj mamy takie. No powiem wam, że robi wrażenia. Ja będę tak jechała do ślubu. Wiadomo, że już nie dają, ale nie ma miejsca na nie. Nie ma, bo kurwa, ja się już przygotuję dobra do jazdy. Jestem mega polierana. A tu ci się to pokazuje, wie co ty widzisz, mówię Wojtku. No ja tego nie widzę z tej strony. Widzi pani, tak. Cały zakres widzi pani head-upa? No. Bo jego można regulować wyżej, niżej. Ale to jest śmieszne. Na początku jest to takie troszeczkę dziwne uczucie, żeby wyostrzyć, zobaczyć, skupiamy na tym. Potem patrzymy po prostu już przez pryzmat tego gdzieś tam. Skręcamy, czy... Tak, tu w prawo na chwileczkę, nawrócimy sobie a na to wieczko. Można wyłączyć, czy to można. Zawsze jest? Mogę wyłączyć. Nie, to nie przeszkadza, tylko byłam ciekawa. Czy można wyłączyć, można regulować sobie tak samo. No, Aguś, powiedz mi, jak tam po autostradzie? Mega. Nic nie czujesz, co nie? Nic się nie czuję, kompletnie. Ja tylko widziałam tu na przodzie... Że mrugało. Dokładnie. Że przekroczyłaś prędkość, nikt nic nie wie. Tak, nie przekroczyłam. Mandatu nie było, było wszystko w porządku. Koniec naszej wizyty niestety. Pani o mamusiu, jakie to też, szanowni państwo, było mi ogromnie miło państwa witać i powitać w naszym salonie. Dziękujemy. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Jest mi ogromnie miło, że mogę dzisiaj wręczyć te skromne upominki dla państwa i dla maleństwa też coś. Dziękujemy bardzo. Było bardzo, bardzo miło. Też u państwa. Ja mam aż ściarki. Aż się czegoś takiego nie spodziewałem. Ale zachowujemy się, jakbyśmy kupili ten samochód bieżącym. Wróciliśmy do domu. Wojtek gotuje obiad. Coś go naszło dzisiaj na... co ty robisz teraz? Łazanki? Tak. Łazanki. Coś go naszło na, łazanki, więc Wojtek się robi. Jeszcze? Zjemy. Czekamy na Dorotę i jedziemy do pracy, bo mamy live'a. Dostałam przepiękne kwiaty w Lexusie z okazji naszego ślubu. Dowiedzieli się, że mamy niedługo ślub, więc w prezencie nam dali. Słuchajcie, przemiłe to było, przeurocze. I dostaliśmy jeszcze od nich taką świeczkę
Jeszcze jej nie rozpakowałam. Podobno te świeczki dostają ci, co wyjeżdżają z Lexusami z salonu. Tak samo kwiatki wtedy otrzymują. No, jedną ręką to mi ciężko to otwierać. Dobra, mamy to. No, ale ślicznie pachnie. I sieczuszka, ślicznie. Jak bosko. No, dziękujemy bardzo. No i takie trzy słowa, słuchajcie, po wizycie w salonie Lexusa. To powiem wam, że tak. Bardzo, bardzo mili ludzie, przemiła atmosfera, bardzo profesjonalna i czujesz się tam po prostu jak... Jak to? Jak VIP. To po pierwsze, a jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o sam samochód, czyli RX, tak? Tak. RX, jeżeli chodzi o nasz RX, którym będziemy jechać do ślubu, super, że go wybraliśmy, bo jest przebistym samochodem. No, full wypas i mogłabym tutaj wymieniać, co on ma, mogłabym wymieniać komfort jazdy, jak jest cichy, jak się płynnie, super, po prostu płynie po ulicy, chyba nawet fruwa nad ulicą, można byłoby powiedzieć, taka jest wygoda. Przejechałam się, miałam możliwość też wsiąść za kierownicę, więc no genialne, genialne jest to auto. Zakochaliśmy się i zapomnieliśmy już o naszym Highlanderze, którego i tak wycofali z rynku, więc i tak byśmy go nie mogli kupić. Więc chyba teraz naszym kolejnym marzeniem, słuchajcie, to jest Lexus RX. Co to, Wojtuś? Tak. Jak to się bawi z Tośką i się śmieje. Piję wodę, Tośka. No, nawet jak zęby myje, to robi takie potem. Jakby przynajmniej wypiła tą pastę z tą wodą z tym. Dobra. Już koniec. No teraz nie ma szans, jak już jej tak pokazałeś, to... Wojtek jeszcze wam za chwilę nagra, już przestanie się wygłupiać z Tosią, to nagra wam męski punkt widzenia tego wszystkiego. Natomiast ja jako kobieta jestem zafascynowana wygodą, komfortem i bezpieczeństwem tego samochodu. Jest to moje kolejne marzenie. Z mojego punktu widzenia, no lepszym samochodem niestety nie jeździłem. On sam jeździ, sam parkuje. Naprawdę wszystko już sam robi, co może samochód robić. Wszystkie bariery ma w sobie, płynie się tym samochodem. Do tego wszystkie te bariery naprawdę sprawiają, że to jest samochód, w którym się relaksujesz drogą. Fotele znaj, jakiś tam opowiadał pan Krzysztof, z najdelikatniejszej skóry są wykonane. Oczywiście podgrzewanie to już prawie we wszystkich samochodach jest, ale nawet jest klimatyzowane są też fotele, czyli jakby ci nagle było za gorąco. Szmery, bajery, no rozumiecie, że nawet wielkość kubka, jakbyście podjechali do McDonalda i wzięli sobie dużą kawę zamiast średniej, to on też można kubek wcisnąć głębiej, wtedy dno tego pojemnika, schowka na kubek, się wsuwa głębiej, żeby ta kawa jechała bezpiecznie. Czajcie to? Oczywiście różne miejsca do ładowania bezprzewodowego telefonów, ale i też USB, mikro wejścia, wejścia C. No i dostała też Tosia pięknego misia, tak? Mi się takie rzeczy nawet nie śniły, że coś takiego już jest wykonywane. Oczywiście też włączył muzykę, niestety tego nie nagrywaliśmy, ale no pewnie byście i tak nie zobaczyli, jaka akustyka, jakie w ogóle te głośniki są, jakiej jakości. Bajka. Więc niestety tak, zostaniemy w grupie jednej, ale z Toyoty chyba w przyszłości zmienimy sobie na Lexusa. Konik? Nie, to jest króliczek.
Przytulisz misia? Oj tak, misiu, misiu, panda, nasza nowa do kolekcji. Będzie za mnie układał tutaj puzzle, tak, misiu? Dobra, siedź sobie tu grzecznie, dobrze? Układamy? Tata. Tak, tak. No dobra. Nóżki do przodu, proszę, nóżki do przodu. Co układamy? Może świnkę? Chrum, chrum? Chrum, chrum? O, udało się. Mamy świnkę. Akceptujesz? Nie soliłaś wody? Tak, tak, oczywiście. Nie soliłam wody. A my już w drodze na live'a. I muszę wam powiedzieć, bo tak chyba dzisiaj ten dzień taki trochę chaotyczny był, że wybraliśmy się, to już wam mówiłam, na jazdę testową do Lexusa RX-em, dlatego że na ślub wypożyczamy sobie właśnie RX-a. Chcieliśmy się też nim przejechać, zobaczyć jakie ma wnętrze, jak się nim jeździ i tak dalej. I powiem wam, że jak spojrzałam na ten samochód z zewnątrz i wewnątrz, naprawdę myślę, że fajną opcję wybraliśmy sobie na wesele. My co prawda spod hotelu, gdzie się będziemy ubierać i gdzie będziemy, skąd będziemy ruszać do kościoła, mamy bardzo krótką podróż. Natomiast no, nie da się iść na pieszo. Trzeba było wynająć jakieś autko i myślę, że chyba dobrą podjęliśmy decyzję. Tak, myślę, że bardzo dobrą. Teraz się upewniliśmy już na 100%. Zapaliła nam się lampka, jeżeli chodzi teraz, jak spłacimy ten leasing, co weźmiemy w przyszłości. Bardzo, bardzo miło nas zaskoczyli tymi kwiatami i tym prezentem. No bo to takie, wiecie, miłe. Jeszcze jak dowiedzieliśmy się, że nas oglądają, że kibicują nam. No i dzisiaj ta pani wyskoczyła z tymi kwiatami dla nas i z tym prezentem, takim upominkiem ze względu właśnie z okazji naszego ślubu. To naprawdę to było bardzo, bardzo miłe i takie, wiecie, aż miałam, nawet Wojtek powiedział, że ma gęsią skórkę. Ja też miałam gęsią skórkę, bo to jest takie bardzo, bardzo miłe, bo ci ludzie to są obcy dla nas ludzie, a naprawdę no taki miły bardzo gest. Dzięki wam pamiętamy w sumie, że ten ślub jest za chwilę, bo w naszym życiu i w biegu, w jakim żyjemy, bardzo często zapominamy, słuchajcie, o tym, że ten ślub jest za chwilę. A takie osoby jak wy właśnie nam o tym przypominają, gdzieś tam pytając właśnie jakieś tam szczegóły, czy pytając właśnie jak emocje, czy się stresujemy, ile jeszcze zostało, czy właśnie chociażby dzisiaj te kwiatki, które dostałam, uświadomiły mi, że to jest za chwilę. Ten jeden z najważniejszych dni mojego życia właśnie zbliża się ogromnie wielkimi krokami. I myślę, że tym akcentem, kochani, zakończę tego vloga, a raczej dwa vlogi, bo to jest wczorajszego, dzisiejszego dnia. Życzę wam dobrej nocy, bo jak będę montowała pewnie ten odcinek, to już będzie późna noc, albo pysznej kawki, jak to z rana zawsze do mnie piszecie w komentarzach, że pijecie poranną kawę i oglądacie nasze vlogi. Więc do zobaczenia, do jutra. Pa, pa!